Więc zostałem naukowcem, dlatego że fascynuje mnie złożoność świata i pracuję interdyscyplinarnie. Przemieściłem się już między kilkoma dyscyplinami wiedzy, bo mam ogromną przyjemność z uczenia i dowiadywania się nowych rzeczy. Profesor Adam Izdebski, historyk, psycholog i biolog. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim w Wielkiej Brytanii. Doktorat z historii obronił na Uniwersytecie Warszawskim, natomiast habilitację w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracował również z Instytutem Geoantropologii imienia Maxa Plancka oraz z amerykańskim Uniwersytetem w Princeton. Teraz dołącza do naukowego grona Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Od lat Uniwersytet Mikołaja Kopernika rozwija swoją działalność badawczą i chcemy rozwijać współpracę wewnątrz uczelni, która będzie miała charakter horyzontalny, to znaczy łączący różne dyscypliny. Profesor Adam Izdebski jako wykształcony historyk, psycholog, a profesor tytularny biologii doskonale odpowiada naszemu profilowi, naszym ambicjom, celom, które stawiamy przed uczelnią na najbliższe lata. Profesor Izdebski będzie pracował w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, będzie częścią Instytutu Archeologii, blisko będzie współpracował z geografami, biologami, historykami, więc to tak naprawdę otwiera nas na współpracę, która już się toczy. Adam Izdebski jest zdobywcą grantu Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych ERC Synergy. Jego projekt angażuje naukowców z 10 ośrodków badawczych w Europie i Stanach Zjednoczonych, w tym Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jednym z kluczowych elementów współpracy z profesorem Izdebskim będzie zaangażowanie młodych naukowców. Jego projekt opiera się na intensywnej pracy zespołowej, wymianie wiedzy, innowatorskich metodach analiz danych, od bioarcheologii po modelowanie zmian klimatycznych. Dla młodych naukowców to niepowtarzalna okazja, aby uczestniczyć w projekcie o globalnym zasięgu, pracować w międzynarodowym zespole i rozwijać swoje kompetencje. Ten projekt to Europest, zrozumieć na nowo rolę pandemii w przedprzemysłowej Europie, historia, nauki przyrodnicze i uczenie maszynowe. Nasz projekt w ogóle się będzie zajmował okresem 1350-1800, czyli okresem późnego średniowiecza i nowożytności. Zaczynamy od czarnej śmierci, czyli tak zwanej drugiej pandemii dżumy, a równocześnie nas interesują wszelkie inne patogeny w tym okresie jako taki rodzaj baseline, czyli podstawy, można powiedzieć, takiego codziennego, regularnego obciążenia zdrowotnego, chorobowego naszych społeczeństw, które badamy, i na to tło wchodzi wtedy jakby ten dodatkowy, rozprzestrzeniający się patogen czy dżumy, czy ospy. Interdyscyplinarne badania, które koordynuje profesor Adam Izdebski, zaplanowane są na 6 lat i podzielone są na kilka ważnych części. Pierwsza z nich to archeogenetyka. I to jest badanie szczątków ludzkich pod kątem obecnych, jakby zachowanych w nich patogenów, czyli można powiedzieć patogenów, które były obecne w organizmie człowieka, kiedy on umierał. Być może umarł z powodu tej choroby, może z powodu innej, ale no jakby one były obecne w momencie śmierci, to się robi na podstawie zębów trzonowych i się rekonstruuje DNA tych patogenów, jakby identyfikuje się. Druga dotyczy klimatu. My musimy być w stanie bardzo dobrze zrozumieć w każdej porze roku warunki klimatyczne w każdej części Europy, którą się zajmujemy, i to będzie zespół pod przywództwem Eleny Ksoplaki, który będzie rekonstruował klimat w całej Europie z dokładnością do pory roku, temperatury i opady. Niezbędny w tych badaniach jest również rys historyczny, i to wyjątkowo dokładny. Od struktury rodziny, po to, co ludzie, co się ubierali, przez kwestie takie, czym jeździli, jak bardzo byli ściśnięci w swoich domach, ale też sytuacja gospodarcza, zmiany demograficzne, jakby wszelka możliwa wiedza, zarówno pochodząca ze źródeł pisanych, jak i kultury materialnej, o czynnikach, które mogły mieć wpływ na rozprzestrzenianie się i dotkliwość epidemii. My będziemy po prostu w tym piątym roku zalani tymi informacjami.
Znaczy będzie tej wiedzy tyle, że my zakładamy, że nasze mózgi sobie z tym nie poradzą, więc my będziemy się posługiwali uczeniem maszynowym i algorytmami, żeby rzeczywiście tę złożoną, probabilistyczną, sieciową przyczynowość wykryć. I w Toruniu będzie w moim zespole specjalista właśnie od tego, bądź specjalistka, to będziemy w przyszłym roku zatrudniać, która będzie ta osoba się zajmowała właśnie tą syntezą z wykorzystaniem uczenia maszynowego.